Zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze jest jedną z największych szkół województwa dolnośląskiego. 9 lutego 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę ministra gospodarki oraz ministra edukacji narodowej za rozwój i promowanie szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w zakresie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. W swojej nowej ofercie edukacyjnej proponujemy ciekawe kierunki kształcenia, które zapewnią zdobycie atrakcyjnego zawodu i przygotują do nauki w szkołach wyższych. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze możesz kontynuować naukę w 4-letnim technikum kształcącym zawodach. Technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, który pozwoli znaleźć pracę w najlepszych hotelach, a także obiektach gastronomicznych. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka wojskowości to kierunek łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności praktycznych, których wymaga służba wojskowa. Technik mechatronik, który przygotuje Cię do projektowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych oraz sterowania urządzeniami. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w straży pożarnej, przeciwdziałanie zagrożeniom. To kierunek, który umożliwi Ci rozpoczęcie kariery zawodowej w służbach mundurowych, a w szczególności w straży pożarnej. Technik spedytor. Przygotuje Cię do wykonywania pracy związanej z organizowaniem przewozu towarów w kraju i za granicą, organizowania transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego, towarów eksportowanych oraz importowanych. Technik budownictwa. Kierunek przygotuje Cię do wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowania i kontrolowania stanu surowego, robót wykończeniowych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji budowlanej, przetargowej oraz kosztorysów. Na poziomie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodocianych pracowników proponujemy Ci kształcenie w zawodach: ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz i sprzedawca lub każdy inny zawód w klasie wielozawodowej. Zależy nam, by szkolnictwo zawodowe stało się wśród młodych ludzi po prostu modne. Dlaczego? Ponieważ szkolnictwo zawodowe ma przyszłość, a edukacja innowacyjna, którą proponujemy w ofercie, jest kluczem postępu i gwarancją jakości w szkole. Pamiętajcie, innowacyjny w szkole, innowacyjny w życiu. Uczniowie wiedzę zdobywają nie tylko w świetnie wyposażonych szkolnych pracowniach, ale również u przyszłych pracodawców w krajach Unii Europejskiej. W latach ubiegłych z możliwości wyjazdu na zagraniczne praktyki skorzystało ponad 300 uczniów. Podczas miesięcznego pobytu w Lipsku pracowaliśmy w wielu zakładach gastronomicznych. Nauczyliśmy się różnych technik przygotowania i podawania potraw, uczestniczyliśmy w wielu atrakcjach kulturalnych, dzięki praktyce zdobyliśmy cenne doświadczenie, zarobiliśmy pieniądze oraz świetnie się bawiliśmy. Gimnazjalisto, i Ty wybierz szkołę z przyszłością. Wybierając Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, wybierasz szkołę, która spełni Twoje oczekiwania. Od wielu lat pielęgnujemy tradycje związane z patronem naszej szkoły, 29. Pułkiem Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego. W 2010 roku nasza szkoła podpisała porozumienie z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa o wzajemnej współpracy, dzięki której każdego roku spotykamy się z żołnierzami zarówno w naszej szkole, jak i jednostce wojskowej. Ze szczegółami oferty edukacyjnej możesz zapoznać się, odwiedzając naszą stronę www.zsz.kg.edu.pl lub w sekretariacie szkoły mieszczącym się przy ulicy Romualda Traugutta 2 w Kamiennej Górze, a także pod numerem telefonu 75 645 0200. Piątek, 15 dzień kwietnia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o gradobiciu. To jest grad. Konkursie na serwetkę. Warto wziąć udział. Tkanych obrazach. Jest to praca, która wymaga dużo cierpliwości. A na zakończenie zaprosimy Państwa na spektakl z piosenką autorską. Najbliższa niedziela, godzina 18.
O tym, że pogoda w kwietniu lubi się przeplatać, trochę zimy, trochę lata, przekonali się mieszkańcy Antnotówki w późny środowy wieczór. Kiedy kamiennogórzanie mogli na niebie zaobserwować pierwsze wyładowania atmosferyczne, w oddalonej o zaledwie kilka kilometrów Antonówce mieszkańcy zmagali się z silnym opadem gradu. Jak możecie Państwo zaobserwować, dzięki zdjęciom nagranym kilkanaście minut po zaprzestaniu opadów, gradu spadło tak dużo, że utrudniło przemieszczanie się zarówno pojazdom, jak i pieszym. Pan Wiesław, wracając wieczorem z Wałbrzycha, był bardzo zaskoczony, kiedy podjeżdżając pod swój dom w Antonówce zastał kilkucentymetrową warstwę gradu. Raczej zaskoczony jestem, bo jak zapowiadali 17 stopni, no to nie jest jeszcze taka temperatura, żeby w ogóle... Nie wiem, czy to burza była, pogrzmiało, widziałem, że... Ale to wychodzi, że to burza gradowa. Pół godziny temu w Wałbrzychu byłem, tam widać, że się błyskało, ale nie było żadnych objawów, żeby aż tak było. No i dojechałem do Kamiennej, w Kamiennej też jeszcze nic nie ma, dopiero tutaj. No ale jest różnica między Kamienną a Antonówką, około 40 metrów nad poziom morza jest różnica. Kamiennogórskie Muzeum Tkactwa zaprasza rękodzielników do wzięcia udziału w konkursie na ręcznie wykonaną serwetkę. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Z roku na rok więcej osób zgłasza swoje prace do Kamiennogórskiego Muzeum. Warunki przystąpienia do konkursu są następujące. Konkurs przewidziany jest dla starszej młodzieży oraz osób dorosłych. Więc by startować w konkursie mogą osoby powyżej 15 roku życia. Do konkursu należy zgłosić maksymalnie dwie prace. I tu jest, to jest takie pierwsze ograniczenie, czyli dwie serwetki ręcznie wykonane, bo to jest oczywiście główny warunek konkursu. Ale również ograniczeniem jest wielkość serwetek. I tutaj ograniczamy tą wielkość do metra i to oczywiście w zależności od kształtu serwetki. Czy ona będzie prostokątna, to oczywiście mówimy tutaj o długości. Jeżeli okrągła, to średnica nie powinna przekraczać metra. Prace należy składać lub wysyłać do dnia 25 kwietnia 2016 roku do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Technika wykonania prac jest dowolna, najważniejsze, aby prace były tworzone od podstaw ręcznie. Ten 25 dzień kwietnia jest takim ostatecznym terminem, do którego czekamy na pracę. Serwetka może być wykonana dowolną techniką. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, ręcznie i samodzielnie, ale to może być zarówno koronka wykonana różnymi technikami koronczarskimi, czyli może być to koronka klockowa, może być to koronka szydełkowa, może być serwetka wykonana na drutach oraz spływają do nas prace również wykonane bardzo różnymi technikami hafciarskimi. Może być również praca tkana. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej www.muzeumtkactwa.pl oraz można ten regulamin także pobrać w sekretariacie muzeum. Po konkursie organizowana jest wystawa, na której prezentowane są zwycięskie prace. Otwarcie wystawy łączy się z uroczystym wręczeniem nagród. Zachęcające są zawsze nagrody w naszych konkursach. To są cenne nagrody rzeczowe, więc myślę, że warto wziąć udział. Prace, które dotrą do muzeum w terminie, będzie oceniała komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wchodzą różne osoby zapraszane co roku na to wydarzenie. Jury ma trudny wybór, ponieważ liczba prac i ich poziom jest coraz wyższy. Obserwuję te obrady komisji od kilku lat i przede wszystkim oczywiście technika i staranność wykonania. I tutaj nie dzielimy tych serwetek w kategoriach, bo nad tym też się zastanawiałam sporządzając regulamin, ale często serwetki są wykonywane wieloma technikami. Ta sama serwetka, w niej jest wiele technik, więc jest i mereszka, i haft, i koronka, więc tego się nie da niestety rozgraniczyć tak, żeby można było stworzyć osobne kategorie konkursowe. Ale tak jak powiedziałam, no ogólne wrażenie artystyczne jest ważne, ważna jest staranność wykonania, ważna jest technika. Konkurs na ręcznie wykonaną serwetkę na początku był głównie konkursem powiatowym,
jednak na dzień dzisiejszy stał się już ogólnokrajowym. Do nas spływają i serwetki z tych takich ośrodków koronczarskich jak Koniaków, jak Bobowa, z wielkich miast jak Warszawa, Poznań, Kraków, ale chciałam zachęcić tutaj tym bardziej serdecznie mieszkańców okolic Kamiennej Góry, żeby i oni pokazali to co robią, to czym się mogą pochwalić. Igłą malowane. Pod takim tytułem w bibliotece w Bolkowie odbyła się wystawa prac Katarzyny Poczty. Jest to drugi wernisaż tej artystki. Pierwsza wystawa prac pani Katarzyny miała miejsce w bibliotece w Kaczorowie. Z uwagi jednak na małą powierzchnię, określiłabym to wystawienniczą, postanowiliśmy pracę przenieść do biblioteki w Bolkowie i pokazać je tutaj naszym mieszkańcom, czytelnikom, użytkownikom biblioteki. Haft krzyżykowy polega na wykonaniu krzyżyków na materiale w formie siatki o jednakowej na całej powierzchni gęstości oczek. Krzyżyki powstają przez przeplecenie kolorowej nici przez oczko kanwy, a następnie zrobienie tego samego w taki sposób, aby kolejna część nitki pokryła poprzednią, przecinając ją pod kątem prostym. Jest to bardzo precyzyjne zajęcie. Ktoś, kto wyszywa, to może powie, że nie jest to ciężka praca. Ja na przykład bardzo lubię wyszywać. Praca tam mnie wycisza, tak nastraja, uspokaja. Ale jeżeli ktoś będzie oglądał pracę, to jednak jest to praca, która wymaga dużo cierpliwości. Jeżeli ktoś tej cierpliwości nie ma, to będzie trudno. Wiele osób oglądających obrazy haftowane zastanawia się, ile czasu trzeba poświęcić, aby powstała taka praca. To też zależy od tego, jak duży to jest obraz, jaki jest materiał. Jeżeli jest to malutki obrazik, to można wyszyć w ciągu jednego dnia, jeżeli nie trzeba dużo nici, dużo kolorów. A jeżeli jest to obraz bardziej szczegółowy, to i nawet do miesiąca, do dwóch. Ja przeglądam też strony internetowe, interesuję się tym, co inne pani wyszywają, więc z tego, co tam nieraz wyczytuję, to i latami nieraz wyszywają obraz jakiś duży, skomplikowany. Ja na przykład lubię i wydaje mi się, że wyszywam szybko, ale... A liczyła już pani, ile przez te 20 lat wyszyła pani takich haftów? No myślę, że koło 100 na pewno. Dużo, przede wszystkim pierwsze moje obrazy to szły na prezenty dla dzieci, dla rodziny, na jakieś imieniny, urodziny, z jakiejś okazji chrztu czy urodzin. Większość w tej chwili wisi u mnie na ścianie, chociaż nie wszystkie, bo nie mają swojego miejsca jeszcze, ale myślę, że po dzisiejszym dniu znajdą. Panią Katarzynę do prac ręcznych, takich jak haft czy wyszywanie, inspirowały dwie osoby. Były to... Moja mama, już świętej pamięci, która jakby wpajała we mnie chęć robienia czegokolwiek z korzyścią dla siebie, czyli odszycia na maszynie, porobienia na drutach, tak jak mówiłam, no i przede wszystkim wyszywanie. Z początku był to haft Richelieu i właśnie z wdzięczności dla mamy chciałam wyszyć dla niej coś takiego, co byłoby dla niej pamiątką ode mnie i... Kuzynka Dorotka, też świętej pamięci niestety, zachęciła mnie do tego, żebym wyszyła właśnie mamie haftem krzyżykowym poszewkę na poduszkę. I do dziś pamiętam radość z tego mojego prezentu. Autorka nie posiada ulubionych tematów, które przenosi na materiał. Jeżeli coś się jej podoba, to stara się to wyhaftować najlepiej jak potrafi. Wyszywam wszystko to, co mnie wpadnie w oko, to, co mnie się podoba. Na początku były to kwiaty, owszem, typowo takie rzeczy związane z roślinnością, z kwiatami, ale też ostatnio właśnie Jan Paweł II, ale też jeżeli chodzi coś na prezenty, to, co związane jest z okazją. Wyszywałam też takiego pięknego psa z takim niemowlakiem na urodziny małego dziecka. Jeżeli chodzi o chrzest, to też typowo związane z chrztem. Wszystko to, co jest ładne, a wszystkie są ładne. Nie dam uciec szczęściu to spektakl z piosenką autorską inspirowany książką Agaty Szmigrodzkiej Trocek Pocieszka, który będzie można zobaczyć 17 kwietnia w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Mamy dla Państwa kolejną propozycję kwietniową, fenomenalną. Od razu mówię z całą odpowiedzialnością, bo byłem na premierze tego zdarzenia artystycznego, tego wydarzenia. Trudno nazwać to do końca spektaklem. Wszystko to, co wydarzy się w najbliższą niedzielę od godziny 18 przez 60 minut wymyśliła Agata Szmigrodzka. Ona napisała książkę, z którą przyjedzie do Kamiennej Góry, Trocek Pocieszka. Trocek Pocieszka to taka przypowieść filozoficzna dla dorosłych z kilkoma ważnymi pytaniami w ogóle o ludzkiej egzystencji, o nas samych. To taka podróż w głąb siebie. I na podstawie tej książki
zrealizowała spektakl teatralny z piosenką autorską. Zespół muzyczny na żywo będzie odśpiewał i odgrywał cudowne piosenki skomponowane specjalnie na potrzeby tego spektaklu. A jednym z muzyków, który te melodie do tych ważnych tekstów Agaty Szmigrodzkiej napisał, jest Zbyszek Stefański, który jest mieszkańcem Kamiennej Góry, lider najsłynniejszej polskiej grupy grającej muzykę w ramach szeroko pojętej poezji śpiewanej grupy Bez Jacka. Wielowymiarowe wydarzenie, bo to troszkę koncert, troszkę spektakl teatralny i troszkę taka prezentacja multimedialna. Naprawdę takiego wydarzenia, tak skonstruowanego i tak interesującego już dawno w Centrum Kultury nie było. A w jaki sposób można się dostać na ten spektakl? Wystarczy podejść do nas i pobrać wejściówkę, bo spektakl jest bezpłatny. Chcemy zrobić Państwu taką niespodziankę i prezent artystyczny, bo naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby jak największej z Was obejrzało to artystyczne, niezwykłe wydarzenie. Najbliższa niedziela, godzina 18. Nie dam uciec szczęściu, spektakl Agaty Szmigrodzkiej. Zapraszam z całego serca. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.